Cześć wam. Słuchajcie, dzisiaj w ostatnim odcinku w ogóle byliśmy na posterunku policji. Pomogliśmy się wydostać tej dziewczynie. No a teraz musimy się dostać na cmentarz popiołów. Znaleźliśmy notes jej matki i wygląda na to, że coś tam się znajduje. Pytanie co? I czy chcemy to zobaczyć? Podejrzewam, że tam będą się działy naprawdę jakieś chore, trudne do wytłumaczenia rzeczy. No ale dobra. I tak nie żyjemy, nie mamy co robić. Więc zajrzyjmy na cmentarz popiołów. Chcesz tam wejść? Chyba tak. I used to see this as Julia's final resting place. Now it's just where her body is buried. Guess I'll be buried here soon. This is home to neither of us. It's the place for others to come and remember what they used to know. Coś tam się kryje. Coś nas obserwuje, ewidentnie. Dobra, jest jakiś duch. Tam roczna muzyczka. Ciekawie. No cóż się można było spodziewać, w końcu cmentarz. O fuj. Bu. Great. Another freaky ghost chick is shadowing me. Znowu śledźmy półprzeźroczysta smarkula, wiesz? Co za detektyw, co za teksty. Okej. Chyba teraz... Sorry, it's been so long, Julia. Dobra. Okej, jesteśmy na cmentarzu. Znajdź miejsce zbrodni. Tu się coś świeci. Pozbierajmy te wskazówki. Bardziej, że one tak bardzo chcą zostać znalezione. Ciekawe, czy ja mogę wejść do wody. Nie mogę. Jestem duchem. Woda mnie rozpuszcza. Pewnie, że tak, jasne. Okay. I don't know. I was so drunk. We both were. One minute her hands were all over me, the next I'm in the water. By the time I got back up here, she was gone. She pushed you? No, nothing like that. Like I said, I had one too many and lost my balance. I just didn't expect to find her missing when I got back. Something must have scared her off. Yeah. Like your floating corpse. What? Forget it. Chyba koleś nie wie, że nie żyje. Dobra, nie wnikamy w to. To jest nasza przyjaciółka. The warmth of the police station, doesn't it? Your secret errand was to get a flashlight. Keep it down. I can't see you and we're not talking to each other. Got it? This place is crawling with people. Don't want to know. Hey, we're still people. No tak, o, nie wszystkie duchy wiedzą, że ona je widzi. The book says that there's a murder, Evan, right here. All I see are dead leaves and mud. This can't be a dead end. I'm not already. What am I gonna do? No, lepiej wypytać duchy. Just leave it to me. Muszę ustalić, czy to miejsce wiąże się jakoś ze zbrodniami dzwonnika. Zaraz się dowiemy.
łopata grabarza. Policyjna taśma. Ja wolę się rozejrzeć, bo jak się okaże, że tu jakieś demony się pamiętają. Świeże ślady stóp. Dobra. Czego mogę się dowiedzieć, obserwując to? Śpi. Pewnie, że tak. Na cmentarzu przywodzi, śpi, opala się. Żyje. Nieskazitelne, czyste, wyrzucone na brzeg, śpi. Żyje. Nie żyje na pewno, bo tak. Wyrzucone na brzeg, na pewno utopione. Nie? No to chłopie, no to dobra. Na pewno nie żyje, suche. Nie wiem. Obdarte. Wyrzucone na brzeg, suche. Nie jest suche? Holender, jasno, coś nie poszło. Detektywem to ja nie będę. Nie żyję, czyli co, wyrzucone na brzeg. Mężczyzny widział ciało. Trzeba będzie znaleźć tego ducha, porozmawiać z nim. Może wie coś więcej. Excuse me, but do you see the police investigation here a few weeks back? Not close up. I think there was something behind me, but I'm not sure. Mhm. Znaleźli ciało. Dobra. Szkoda, że nie mogę zrobić tutaj jakiegoś przeszukania. O, to jest ten facet. What do you know about the girl who washed up here? This thing floated down the river by her body. Think it ended up in the bushes over there. Okej, coś jest jeszcze w krzakach, w zaroślach. Nie mogę tędy przejść. Czekajcie. Gdzie on te zarośla widzi? Chodzi o te zarośla tu? Jest jak tu ciemno. On pokazał na zarośla, gdzieś tutaj. Wraz z ciałem dziewczyny przepłynęło coś. Nie, myślę, że tak by chamsko nie zrobili, nie schowaliby tego, co? O, tutaj coś jest. Ciężko dojrzeć. Dziewczyna ma latarkę, czekaj. Joy, I need your help getting something out of those bushes. Okay. No chodź, mała. Poświeć, pokaż, co tam się znajduje. Uważaj, żeby cię nie zjadło. Co tam masz? Lino? Samobójstwo? Gdzie ja już to widziałem? Słuchajcie, gdzie widzieliśmy tą linę? Czy to nie jest to? Sposób mordowania ofiar? Tak, chyba to jest to. On wiąże ofiary po prostu. Dobra.
body washed up on shore, so she was murdered upriver. But where? Miles of banks both sides. Might as well be looking for a needle in a haystack of needles. Oh, genius. It'll be a needle stack. Crawling ghosts. Słyszę demony. Ask her, Sophia. Holy crap, maybe we can. That's that ghost that was watching me. Freaky girl wouldn't leave me alone. Mm-hmm. It's her. She's the one in the photo. Damn it, stop doing that to me, will you? Wait, don't leave me here with... Did you see that? Yeah, she was talking to that dick. A small favor. Give her a chance. Hey, she can help all of us. Oh. Oh, szlak. No to w dupie jesteśmy. You hear that? Of course I heard that. Demons. Shit. Czy to jest cholera jasna? Holender. Niestety nie wszystkie demony mogę zlokalizować, nie wiem dlaczego. Dobra, tego po kolei. Po kolei. Jezus, nie tak blisko, nie tak blisko. Dobra. Jeden mniej. Zostały jeszcze dwa. Trzy. Raz, dwa. Nie, dwa. Muszę go zaskoczyć. I najlepiej zabić te demony. Dać mu spokój reszcie. Zresztą to jest poświęcona ziemia tak naprawdę. To jest cmentarz, więc nie rozumiem, dlaczego one się tu pojawiły. Tak samo w kościele. Teoretycznie nie powinno ich być. Takie ja odnoszę wrażenie. Jezus, nie ten przycisk! Masakra. Pierdykłem się zamiast lewym przycisk myszy, to dałem prawy. Dobra, niech on tutaj zawróci. Jak odwróci się w tym momencie, to go zaraz dopadniemy. Dobra, stary. Dobra. Jest. Dobra. Słuchajcie, teraz musimy znaleźć chyba przejście. Czekajcie, co to mieliśmy zrobić? Odwróć uwagę, tu jest kruk. Wróćmy do tej dziewczyny. Możemy je zostawić samej na cmentarzu przecież. So what happened with Sophia? No, I haven't caught her. Aha, musimy znaleźć Sofię, dobra. And why are you talking to me? Uprzejma jest ta dziewczynka, naprawdę.
Słodka. Oh. Podejrzewam, że gdzieś tutaj dalej. Tu widzę, że jest już pusto. Co to, rabusie są? Can't be that hard. Then you get over here. Okay. I know it's steel, iron, or something. What's... Chcą go okraść. What's with all this crap? Crap? This is my great-grandfather's stuff from the war. It may look like crap because it's old, but it's amazing. Blood cake bayonets. Gruesome letters about the war. I even had a sip from his old flask. It made me realize how soft people have gotten. Compared to what? Compared to men like him. Don't you see? Finding all this stuff was a sign that I should be the one to remind people. To make them choke on their own blood. Please don't tell me you went through with it. I had it all planned out. But I died before I could. Just one more day and I could have changed the world. Listen, whatever you think this is about, it's not. Your great-grandfather fought to stop wars, not inspire them. And just let it go and move on. If you don't understand, you're just a part of the problem. No dobra. Ja bym przestraszył tych kolesi, którzy chcą się tu włamać. A niestety nie mogę. Tu chyba nie ma przejścia. No, niestety nie ma. Zobaczmy w drugą stronę. O, jest nasza dziewczynka, której szukamy. Niestety strasznie lubi uciekać. Bawi się z nami w kotka i myszkę. Mi się wydaje, że chyba dochodzimy do końca gry, bo zdobyłem praktycznie już wszystkie znajdźki już mam. Czy mogę ci jakoś pomóc? Maybe I can help. Damn it. What's wrong with this thing? What do you mean? It seems to be doing its job just fine. Its job is to let people know who I was, and I was not like this. Not this filthy. I was important and rich and clean. I knew the importance of keeping up appearances, which is why this just won't do. This looks better than all the others. Chcesz, żeby jej nagrobek wyglądał lepiej. You'd be surprised. Uważa się za lepszą. O, co my tu mamy? Jakieś wybranie. Here we are in the oldest part of the graveyard, which was founded in the 1660s. Was that before or after the trials? Oh, good question. Did everyone hear that? This young lady just asked if this happened before or after the trials. Before. So this graveyard is right on. Okay. And we're going to walk a little farther now. So if you'll just follow me. Hey, buddy. You got a problem? You could say that. I used to be a butcher before this bitch got a bug up her ass and started snooping around. People used to come from miles away to buy from me. I had more awards than the wall space to hang them. Then, her little boy goes missing, and I'm suddenly on death row? Call it a hunch, but I'm guessing you killed him. I never killed him. I never killed any of them. I left that up to my pigs. So you're just gonna haunt her for the rest of her life, then what? Simple. I'm gonna ask her how her son tasted. Funny thing about pigs, you'd be surprised at how much their diet can affect their flavor. I hear there's a special place out there reserved for monsters just like you. Nieźle. Mordercy, sami mordercy tutaj są. Czy mi się wydaje, czy tu gdzieś demony będą? Wszędzie możliwa
wszędzie jest możliwość schowania się. Co my tu mamy? Whose hand is that? Ah, yes. That was just a sacrifice in the name of science. Same świry. Sacrifice? Sounds more like voodoo than science. Some may call it that, but they forget the true purpose of science. To understand the world around us and all the forces that govern it. Just because the research may be unsavory at times, doesn't mean we should turn a blind eye. Besides, now I've got plenty of specimens to work with. You experimented on these people? Most of them are as good as dead anyway. I save the ones I can. The rest are being put to good use. Those were people, not guinea pigs. You're right. Now, if you don't mind, I'm quite busy. Pełne ręce roboty. No tak, widzę, że masz ręce. Łapki jakieś. Jeszcze nie swoje. No tu jeszcze jakiś duszek. So what was this place? I don't know. I heard them say it was some kind of field hospital or something. Please, get me out of here. It's not what they say it is. Not with him here. Who? Dr. Trotter. I don't understand. What do you mean this wasn't a hospital? What was it? A slaughterhouse. Oh. I wish I could help. I really do. I'm sorry. Niezły ten doktorek. Ludzie przychodzili, żeby się leczyć, żeby im pomóc. A on tymczasem ich wykorzystywał. Look, I'm on your side. I just want to ask you a few questions. Chyba ktoś i uciął język. Może najlepiej teraz. O, teleportacja. Przytrzymanie lewego przyciska punktu docelowego. Możesz go przesuwać za pomocą myszki. Puszczenie sprawi, że się przemieścisz. Kontynuuj. Czekajcie. O, dobra, już czaję. Gonię cię mało. A nim gdzie jesteś teraz? Ciągle ta sama muzyczka. Odkryłeś, odkryłeś i znowu coś odkryłeś. No come on. Nie wiesz, to można odkrywać. Just hold on, will ya? Jezus! Co za dziewczyna! Słuchajcie, tam chyba pominąłem pewnikiem kilka wskazówek. Coś tak czuję. Zerknijmy jeszcze tam. Pewnikiem coś tu jeszcze się znajduje. Tu nic. O! Gramofon. A jednak nie. Dobra. Pomylimy się. Tutaj jest pusto.
Dobra, teraz muszę znaleźć drogę z powrotem. Ona się teleportowała tu na górę i później tam. No nie, no z kamerą, chłopie, na cmentarzu. How many times have I told you, don't correct me on camera? But you can't say that on the show, man. People will laugh. Oh, hell. People come to the show for over the top. Okay, I'm sorry. Just start again. All right. Dobra. Travis the Trapper here, and we're in safe. No, gdzieś tutaj jest. Matko, znowu demony. Nie podoba mi się to. Tu jest jeden. I tu są dwa. Chyba, że jakoś uda mi się uciec przed nimi. Teraz zobaczymy. Dobra, jednego mniej. Tylko teraz tu się pałęta jeden. Damy radę. Czekajcie, tak żebym nas nie zauważył. Ten idzie tam, a ten się odwróci. Dobra. On zaraz przyleci do kruka chyba. Nie? Naraz się dorwę. Chami jeden. No. O rany, jak nie cierpię tych demonów. Badziewie. I tyle, nic więcej. Probably should have brought our warmer jackets. So, think the witches can win the division this year? How many witches? Oh, it's gonna be our football game. Well, następny. Jedno obok drugiego. Super. Przynajmniej jest czysto. Sporo duchów. Co to za cmentarz? To jest masakra. Przecież to jest ogromne. Pozbierajmy te wszystkie rzeczy. Teraz już nie uciekaj. Stop. I'm on your side. I'm trying to figure out who killed you. Yeah.
I'm a cop. Nie, raczej, że policjant go ją zabił. My God, you're not trying to escape me. You want me to see something. Mhm. Ustal, co Sofia próbuje powiedzieć. Okej, sprzyjrzyjmy się temu. Lina? Co nie? Dobra. O, żeż wy. Co on zrobił? Contract? What did he mean by contract? No. This is the memory of your murder. You're too young. You shouldn't see this. Chłopie, on już nie żyje. Dobra. His symbol. It must have meant something. Co to było? Dobra, to na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Pa!